Zadanie 28. Dany jest kwadrat ABCD, przekątne AC i BD przecinają się w punkcie E. Punkty K i M są środkami odcinków, odpowiednio AE i EC. Punkty L i N należą do przekątnej BD, także BL jest równe 1 trzecia BE i DN jest równe 1 trzecia BE. Zobacz rysunek. Wykaż stosunek pola czworokąta KLMN do pola kwadratu ABCD jest równy. Napiszmy założenie. Założenie są to wszelkie informacje wynikające jawnie lub niejawnie z treści zadania. Tutaj odcinek BL jest równy 1 trzecia BE i DN jest równy 1 trzecia DE. Przepisaliśmy te dwie własności. Teza, czyli to, co trzeba udowodnić. Stosunek jednego czworokąta do drugiego jest równy jak 1 do 3, czyli 1 trzecia. Teraz przejdźmy do samego dowodu. Aby tutaj nie dostać oczu pląsu, wprowadźmy pomocnicze niewiadome. Wynika z założenia, że możemy zrobić następujące oznaczenia. Już tłumaczę, dlaczego zastąpimy je odpowiednimi symbolami x, 2x i y. Zauważ, BL to jest ten kawałek, to jest 1 trzecia odcinka BE. Skoro jest to 1 trzecia tego odcinka, zatem jeżeli ten odcinek nazwiemy X, to w odcinku BE mamy 3 takie X, więc odcinek EL oznaczymy przez 2X. Wiemy, że jest to kwadrat, więc z drugiej strony otrzymamy to samo. Tutaj x, a tutaj 2x. Widzisz? Tutaj mam LB to x, ND to jest również x. LE, tutaj mam 2x, EN również 2x. To są zapisy wynikające dokładnie z tego założenia. Dodatkowo w treści mamy napisane, że K i M są to połowy tych odcinków EC i AE. Dlatego można je oznaczyć w ten sam sposób, więc te cztery odcinki oznaczamy przez Y. I mając już takie oznaczenia na rysunku, bardzo łatwo stosować dalsze zapisy. Obliczmy teraz pole kwadratu ABCD, to jest ten duży kwadrat, ale mając przekątne, zrobimy to ze wzoru na rąb. E razy F na 2. To są przekątne. Mnożymy te przekątne. Jedna przekątna ma, jak widzisz, 6x. To jest to suma x-ów po tej przekątnej. Druga przekątna to 4y. Widzisz, raz, dwa, trzy, 4y. Mnożymy i dzielimy na 2. Po skróceniu uzyskamy 12xy. Z podobnego wzoru korzystamy, czyli ze wzoru na rąb, obliczając pole tego drugiego czworokąta, pole drugiego rąbu. E razy F na 2 i tym razem jedna przekątna to 4x, druga to 2y i dzielimy na 2. Po skróceniu otrzymujemy 4xy. Celem naszego zadania jest obliczenie stosunku pola mniejszego czworokąta do pola większego czworokąta. Więc podstawiając odpowiednie wartości, otrzymujemy 4xy przez 12xy. Po skróceniu symbole się całkiem redukują. 4 przez 12, 1 trzecia. Czyli uzyskaliśmy już zapis z tezy. Czyli to należało dowieść.